Był ścigacz, a jest naked. Power naked. Godzinka roboty i wszystkie plastiki zdjęte. Dostawa części od Intermotors wylądowała, a to jeszcze nie koniec. Przejdźmy zatem od słów do czynów. Części są na miejscu, no i co? Trzeba zacząć rozbierać tego konika. A że jest tak mało czasu na to wszystko, to jest ze mną mój sąsiad spec. Pomożesz? Na pierwszy ogień idą nieszczęsne gaźniki. Teraz powiedzcie mi, jak to stąd wyrwać? Dużo ich tu. WSK miała jeden. Gaźniczki otrzymają nowe wnętrzności. A gdzie jest czwarta? Są cztery. I żeby nikt się nie rzucał, są eko. Jak to wyjąć, panie? Krójce twarde jak wojskowa zelówka. Mięciusie, wyciągamy. Podgrzewarka dała radę, gaźniki na wierzchu. Wygląda to pięknie, ale naprawdę wygląda to pięknie. Dobra, gaźniki dają nadzieję, zobaczmy jak świeczki. Aha, okej. Ładny świat. Kevin Costner, hello. A, czyli jak zwykle, tam gdzie stoi przechylony na nóżce, tam się zbiera woda. Uwaga! I jest sucho. Ale zbliżdż. Drugi garnek, też mokro. U panie, trójeczka, co na taka mokra? Wilgotna tu jest. I jak tam czwórka? Piękna. Nie wygląda to różowo, świeczki, kaplica. Idziemy za ciosem, ściągamy pokrywę klawiatury. Żeby zapamiętać, zielony po prawej. Tutaj widok cieszący oko. Dzień dobry! 16 zaworów, na szczęście wszystko na śrubeczkach. Zaraz sobie poustawiamy luzy, tylko trzeba sprawdzić jakie są. GPZ900R, walwę, clearance. Oczywiście intake 1318, exhaust 1823. Luźno. To jest sprzęt dla luzaków. Chłodzenie cieczą, 16 zaworów, wałki pędzone z boku i dwa impulsatory. Jest kosmos. A teraz, drogie dzieci, można zobaczyć jak działa rozrząd. Dobra, wydechowe mamy, teraz bierzemy się za ssanie. Zawory wyregulowane. Teraz nowe uszczelki tutaj oraz dookoła. Zakładamy czapkę i po temacie. I bierzemy się za gaźniczki. Najpierw czyścimy je z zewnątrz. Korki spustowe odkręcone i spuszczamy paliwo. Tak, leci benzynka. Gaźniki trafiły na stół. Zostaną rozebrane. I czwarty garnuszek. Ho! A co to za kolor? Ktoś tu już był. W gaźnikach widać żur. Nazbierał się, trzeba będzie założyć filtr paliwa. Regenerujemy podstawowe czyszczenie i będzie dobrze. Zobaczcie, jak te ośki ładnie tutaj pracują. Nic nie jest zapieczone. ZX900 A1A2, czyli łapiemy się. Gaźniki przeczyszczone, teraz trzeba je przedmuchać. I sprawdzamy membranki. Tylko delikatnie. Słuchajcie, jest klops. Główki pourywane. Grzejemy. Walka ze śrubami regulacyjnymi w gaźnikach okazała się bardzo nierówna. Skończyło się na rozwiercaniu. Na szczęście udało ruszyć się te śruby. Wykręcamy wszystko i wymieniamy na nowe. Nowiutkie śruby regulacyjne, nowiutkie dysze. Wszystko będzie jak nowe. Zabieram się za przednie zawieszenie i hamulce. Ktoś tu się wyżywał. I odkręcamy zaciski. Ja bym coś powiedzieć, ale ten program będzie emitowany przed wieczorynką. I ten nieszczęsny AVDS. Trzeba to odkręcić, żeby móc wyciągnąć lagi z półek. Dzisiaj przy motorku grzebię sam, ponieważ sąsiad, jak usłyszał, że biorę się za przednie zawieszenie, to zagrzebał się w liściach i przestał odbierać telefony. Zupełnie się mu nie dziwię, no ale ktoś to musi zrobić. O, ja już gościa skreśliłem. Słyszałem, że sobie nie radzisz. Widzę, że zatęskniłeś za smarem i śrubkami. Co tu się dzieje? Popatrz. To molibdenowy spadka. To jest molibdenowy Mateusz. Ale glut. Widzieliście kiedyś coś takiego? Ja nie. Rozbieramy zawias. Tutaj w środku są naprawdę piękne przygody. I poszło. Popatrzcie się, jak wyglądają wnętrzności. Trafiliśmy na ślady obcej cywilizacji. Słuchajcie tego. Co on mówi? Nie pojedziesz na DGR! A właśnie, że pojadę! A ten natrafia na swoje miejsce, czyli... Tutaj! Po niełatwej walce kilka kilo gluta wyszło z każdej lagi i wkładamy świeżutkie uszczelniacze. Pyk! Simmering jest na miejscu, teraz zabezpieczenie. Jedna laga zrobiona, teraz z drugą robimy dokładnie to samo.
Wszystko w tym motocyklu jest utetłane w smarze, ale wierzcie mi, to jest znacznie lepsza opcja niż zapieczone śruby, gwinty. Zaraz dostaniemy się do łożysk. Mam dziwne przeświadczenie, że poprzednim właścicielem tego motocykla był jakiś pracownik fabryki smarów. Pół kilo smaru na samej sztycy. Słuchajcie, ja nadal w to nie wierzę. Ile można? Ja właśnie odchudzam ten motocykl i to poważnie. Wyraźne ślady na bieżni mówią jedno, kategoryczna wymiana. I uwaga, poszła. I grzejemy, grzejemy i wkładamy nową bieżnię. Nowa bieżnia na miejscu i robimy to samo z dołu. Grzejemy. I mamy to. Praca w re, kochani. Lagi wróciły na swoje miejsce. W główce ramy nowe łożyska. Czas powrotem zakręcić ten nieszczęsny AVDS, bo bez tego nie da się nalać oleju. Działamy. Możemy brać się za regenerację hamulców. Zobaczcie na te gumki. To wszystko jest już okropnie napęczniałe od płynu hamulcowego, od oleju. Wszystko jest po prostu do wymiany. Nie lubię tego robić, ale biorę się za to. Spuszczamy płyn hamulcowy i odkręcamy przewód od zacisku. Rozbieramy zacisk. Zaraz zajrzymy pod pokrywkę. Zobaczymy, czy jest żur, czy może jednak resztki płynu hamulcowego. Zaglądamy. No powiem wam, tragedii nie ma. Dobra, spuszczamy to, co jest tutaj i wlewamy świeżutki płyn hamulcowy. Ale nie! Najpierw rozbieramy przecież zaciski. Jedziemy! Teraz jeszcze spuścimy płyn hamulcowy z systemu AVDS. I to samo z drugiej strony. Ale to dowalili. Jeszcze troszkę tu kapie. Gdzie jest szmata? Gdzie jest jakaś szmata? Jeden zacisk mamy. Teraz wymieniamy wszystkie te gumki. Oczywiście wymieniamy klocki, czyścimy wszystko i wymieniamy uszczelniacze na tłoczku. Będzie jak nówka. Regenerujemy nasze zaciski. Rzecz jest w miarę prosta, jeżeli nasze zaciski nie są zapieczone. W tym wypadku na szczęście tak nie jest, więc zaczynamy od wysunięcia jarzma. Tak, żeby można było, uwaga, o proszę, dostać się do klocka. Pierwszy klocek wyjęty i od razu drugi klocek wyjęty. Nasze klocki wyglądają prawie jak nowe, ale uwaga, jeżeli są nasączone olejem, to są po prostu do wyrzucenia. Nic z nimi już nie zrobisz. Wymieniamy na nowe. Przy okazji użyjemy sobie też sprawdzonego Turmaxa do regeneracji naszego zacisku. Będzie jak nowy. I teraz wysuwamy sobie jarzmo i jarzmo wypada. Nasze stare, już nasiąknięte gumki po prostu, uwaga, usuwamy. Blaszka do czyszczenia. I teraz pozostaje nam jeszcze wysunąć tłoczek i wymienić uszczelniacz. Płynu hamulcowego już nie mamy, więc jak prostym sposobem wypchać ten tłoczek? Kompresorek, przejścióweczka i uwaga! Mówiłem, że zadziała! Dobra, miśki, trochę przesadziłem z ciśnieniem. Warto sobie tutaj zasłonić czymś, żeby ten tłoczek po prostu nie wystrzelił. Ale co, mamy go na wierzchu i teraz możemy wymienić uszczelnienie główne oraz tutaj pierścień, który właśnie chroni to uszczelnienie przed zabrudzeniami. Sobie świecisz czymi? Uszczelnienie główne i pierścień zgarniający do wyrzucenia. Zakładamy naszego Turmaxika, nóweczkę, sztukę i będzie śmigać jak trzeba. Hamulce to podstawa, pamiętajcie, warto mieć w życiu hamulce. Oczywiście przed całą operacją trzeba zacisk porządnie odpuścić i wyczyścić. Działamy. Słoneczko, miska z wodą, błotniczek i papier ścierny. Tak trzeba żyć. Zacisk wyczyszczony, nowe gumki pozakładane i nowe uszczelnienia. Delikatnie pokryte specjalnym silikonowym smarem, który ma to do siebie, że się po prostu nie starzeje, nie twardnie jest czasem. To jest bardzo istotne, żeby nie stosować tej zwykłych grafitowych smarów czy jakichś tam innych. Wkładamy tłoczek. Ja tłoczek wkładam zawsze tak, że delikatnie staram się go obracać i jednocześnie wciskać. Wtedy wchodzi łatwo i jest zminimalizowane ryzyko, że podwinie się warga uszczelniacza. Teraz kolej na napchanie smaru. Ilu właścicieli? Tyle kolorów. Czas na założenie nowiutkich klocków. Pamiętajcie o tych blaszkach, one są niezbędne. W moich zaciskach niby wszystko w porządku, ale okazuje się, że brakuje takich blaszek. Na szczęście mam tych zacisków więcej, więc po prostu sobie je przełożę, ale ktoś o nich ewidentnie wcześniej zapomniał. Jeden zacisk wrócił już na swoje miejsce. Pamiętajcie, żeby przykręcając przewody z powrotem założyć nowe podkładki uszczelniające. Wiecie co? Ja to nie wiem, czy nie porwałem się z motyką na słońce. Zostały 3 dni do DGR-u, a GPZ ciągle w rozsypce.
i śliczna nowiutka antena trafi pod naszą pokrywę zaworów. Najpierw układamy wewnętrzne uszczelnienia. Uszczelki i pokrywa na swoim miejscu, a teraz instalujemy świece. Na pokład wjeżdża NGK DR8ES. Teraz uwaga, zdradzam Wam sekret, jak to zrobić bez ryzyka zerwania gwintu. Wkładasz sobie świecę do takiego przewodu i delikatnie wkręcasz. Wtedy wiesz, że siada na gwint, a potem na koniec dokręcasz już kluczem. I kochani, nadeszła ta chwila. Zregenerowane gaźniki trafiają na swoje miejsce. Pomagamy króćcom odzyskać elastyczność. Zegary ze stelażem są na miejscu. Gaźniki po nierównej walce są na miejscu. Zakładamy bateryjkę świeżutką. Zaraz trafi tutaj i będziemy kręcić. Mam nadzieję, że odpali. Wyciągamy bateryjkę. Zdejmiesz kartonik? Złap za kartonik i go zejmij. O tak. I ciągnij. Ciągnij kartonik, super. Sąsiada ze mną nie ma. Już się utlenił na weekend, ale za to jest drugi pomocnik. Akumulator jest na swoim miejscu. Sprawdzamy, czy jest prąd. Jest. Przy okazji okazało się, że czujnik luzu umarł. Nasz Airbox otrzymuje nowego high flow filtro. Tak. I teraz specjalny docisk. Tak jest, filtr jest na miejscu, możemy zaczynać odpalanie. Znowu zakładamy nasz profesjonalny zbiorniczek paliwa i lejemy bękę. Benzynka nalana, prąd jest, ssanie jest. Uwaga, znowu zaczynamy i znowu dreszczyk emocji. Startujemy. Pięknie. Fajnie? Tak. Ładowanie jest piękne. Silnik się grzeje. Wyregulujemy obroty. Żyje! Jest! Maszyna ożyła! Oczywiście, zanim będzie jeździć, to trzeba porządnie wyregulować te gaźniki. Ale co? Został jeszcze jeden dzień do DGR-u. Mam nadzieję, że się uda i że tam dotrę. Trzymajcie kciuki. Dojadę tam, czy nie dojadę? Dojadę.